Panie Boże, coś Wam powiem. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się to dzisiejsze słowo. Jak twierdzi papież Benedykt, Słowo Boże skłania nas do zmiany poczucia rzeczywistości. W Słowie Bożym mamy widzieć fundament wszystkiego, co robimy i czym żyjemy. I to niejako nakreśla misję tego kanału, bowiem Słowo to nie tylko to, co do nas dociera, ale przede wszystkim Ten, którego możemy zobaczyć, Jezus Chrystus. Wypowiedziane przez Boga Słowo jest wieczne, choć było też w naszym ludzkim czasie obecne. Przemieniło czas ziemski w czas łaski i zbawienia. I dało nam instrukcję życia, by tego wszystkiego doświadczyć w stosownej chwili. Ale jak to jest dzisiaj? Za dużo tekstu szkodzi na oczy? Może gdyby było jakieś streszczenie Biblii, to ludzie by po nią chwytali? A tak tyle ksiąg, tyle postaci, tyle wydarzeń, że można się w nich pogubić. Więc podpowiem jednym zdaniem, że jest to księga miłości. Czyżby zakochany człowiek nie chciał słuchać i czytać miłosnych wyznań godzinami? Czy na jednej deklaracji można opierać cały swój związek z ukochaną osobą? Czy raz wypowiedziane kocham Cię wystarczy na całe życie? Jezus daje nam wyraźną wskazówkę, jak za Nim podążać i co należy czynić. On mówi, patrzcie. Patrzcie na świat, na ludzi, na siebie samego i starajcie się dostrzec dobro, które wokół nas się dzieje. Jak pączki na drzewie figowym zwiastują nadejście lata, tak różne wydarzenia mówią o bliskości Boga. Mimo licznych złych wiadomości i wydarzeń, które równolegle się rozgrywają, nie ma takiego, które zabije w nas nadzieję zbawienia. Nawet znajdując się na samym dnie ludzkiej rozpaczy, człowiek dzięki wierze może zauważyć światełko nadziei, bo Bóg o nim pamięta i chce dodać sił, by człowieka wybawić. Budzące się do życia pąki zwiastują nową nadzieję i nowe życie. Tylko ludzkie zepsucie świata skończy się kataklizmem. Zło nie może współistnieć z dobrem, więc musi nastąpić bolesne oczyszczenie na powrót Pana. Jego przyjście zapowiada życie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Słowa Boga to coś nieskończenie więcej niż uporządkowane dźwięki, które przekazują jakąś myśl. Bo te słowa stwarzają i podtrzymują istnienie tego świata. I dzięki niemu świat przybierze ostateczną postać zgodnie z pragnieniem Boga. Będzie to nowa jakość, jakiej jeszcze nie doświadczyliśmy. W końcu Kościół jest żywym organizmem, ciałem Chrystusa, zbudowanym na Jego Słowie i na Jego woli, która wobec nas jest niezmienna. Bo prawda trwa wiecznie. To, co może się wydarzyć ze strony ludzi, to pomniejszenie wartości Słowa Bożego, które będzie próbowało się zastąpić ludzkim słowem i mądrością. Dlatego musimy być czujni i ostrożni, bo sam Jezus mówił, że przyjdą fałszywi prorocy, którzy będą wykorzystywać okazję, by od prawdy nas odciągać. Nie idźmy za nimi. Jak zatem dzisiaj mówić i przypominać ludziom o ważności Królestwa Bożego, które już się zakorzeniło w nas, bo dostąpiliśmy spotkania z Chrystusem w chrzcie i innych sakramentach? Nie ma jednego sposobu, który byłby dobry dla wszystkich. Ale jest jedna metoda, którą każdy może zmodyfikować do potrzeb i możliwości. Jest nią codzienne, własne świadectwo życia dążącego do świętości. Niech Pan Wam w tym błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.